Witam! Zapoznam Was teraz z pojęciem trójkątów podobnych. Zapiszę to. Trójkąty podobne. Co w życiu codziennym oznacza, że coś jest podobne? Oj, literówka. Zatem, co w życiu codziennym oznacza, że coś jest podobne? Jeżeli dwie rzeczy są do siebie podobne, to znaczy, że są prawie takie same, ale nie są tymi samymi rzeczami, nie są identyczne, zgadza się? Tak samo jest z trójkątami. Trójkąty podobne to dwa trójkąty, które mają, które wszystkie kąty mają równe. Wszystkie kąty równe. Na przykład pozwólcie, że narysuję dwa trójkąty podobne. Postaram się, żeby wyglądały prawie tak samo, bo powinny wyglądać niemal tak samo. Mogą mieć tylko inne rozmiary. Zatem to jest jeden i narysuję drugi o tutaj. Narysuję go trochę mniejszego, żeby pokazać Wam, że nie muszą być tego samego rozmiaru, ale mają ten sam kształt. Ja myślę o trójkątach podobnych jako o trójkątach, które mogą być narysowane w innej skali lub mogą być inaczej zorientowane, ale mają takie same kąty, zatem mają również taki sam kształt. Przykładowo, te dwa trójkąty, gdybym powiedział: Gdybym powiedział, że ten kąt tak robi się to w szkole ten kąt oj, muszę zmienić rodzaj linii ten kąt jest równy temu. I gdybym powiedział, że ten kąt tu u góry jest równy temu, mamy już kilka rzeczy. Już wiecie, że ten kąt i ten kąt są jednakowe. Dlaczego? Ponieważ jeżeli dwa kąty są takie same, to trzeci też musi być taki sam, zgadza się? Ponieważ wszystkie kąty muszą sumować się do 180 stopni. Przykładowo, jeżeli to jest x, to jest y, to ten musi być równy 180 minus x minus y. To może być zbyt małe, żeby to przeczytać, ale tak samo jest tutaj. Jeżeli to jest x, a to jest y, to ten kąt tutaj to 180 minus x minus y, zgadza się? Więc jeśli wiemy, że dwa kąty są identyczne w dwóch trójkątach, to wiemy, że trzeci również będzie identyczny. Zatem możemy powiedzieć, że ten kąt i ten kąt są identyczne. I jeżeli wiemy, że wszystkie kąty są takie same, wtedy wiemy, że mamy do czynienia z trójkątami podobnymi. Co przydatnego możemy zrobić, kiedy już wiemy, że są to trójkąty podobne? Możemy wykorzystać te informacje, aby określić długość niektórych boków. Mimo, że te trójkąty nie mają boków jednakowej długości, to stosunek odpowiadających sobie boków jest taki sam. Wiem, trochę zagmatwałem. Podam wam przykład. Na przykład powiedzmy, że ten bok. Że ten bok ma długość 5. Powiedzmy, że ten bok ma. Nie wiem, wymyślmy jakąś liczbę 6. I powiedzmy, że ten bok ma 7. W porządku? I powiedzmy, że. Hmm, nie wiem. Powiedzmy, że ten bok ma. Że ten bok ma 2. Wiemy, że stosunki odpowiadających sobie boków są identyczne. Jeśli popatrzymy na te dwa trójkąty, to mają one zupełnie inne rozmiary. Ale mają odpowiadające sobie boki. Przykładowo, ten bok odpowiada temu. Skąd to wiemy? W tym przypadku te boki są po prostu tak samo zorientowane, ale tak naprawdę wiem to dlatego, że te boki leżą naprzeciwko takich samych kątów. Ten bok jest naprzeciwko kąta Y i ten bok jest naprzeciwko kąta Y. Ten trójkąt może być za mały, żebyście to zobaczyli, ale mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. Więc to są odpowiadające sobie boki. Podobnie ten bok, ten niebieski bok i ten niebieski bok to boki odpowiadające sobie. Dlaczego? Nie dlatego, że znajdują się po lewej stronie, bo moglibyśmy je na przykład obrócić, ale dlatego, że znajdują się naprzeciwko takich samych kątów, ponieważ znajdują się naprzeciwko takich samych kątów. Ja zawsze właśnie w ten sposób myślę o trójkątach. To dobry sposób, szczególnie gdy dopiero rozpoczynacie swoją przygodę z trygonometrią. Więc do czego jest to nam przydatne? Stosunki odpowiadających sobie boków są zawsze identyczne. Powiedzmy, że chcemy obliczyć długość tego boku, długość boku tego małego trójkąta. Jest wiele sposobów, na które możemy to zrobić. Możemy powiedzieć, że stosunek tego, tego boku do tego boku, więc x do 7, będzie równy stosunkowi tego boku do tego boku czyli będzie równy stosunkowi 2 do 5. I możemy to rozwiązać. Możemy to zrobić tylko dlatego, nie możemy czegoś takiego zrobić z dowolnie wybranym trójkątem, możemy tak zrobić tylko z trójkątami podobnymi. Więc możemy obliczyć x. Mnożymy obie strony przez 7 i otrzymujemy x równe 14 piątych, więc trochę mniejsze niż 3. Więc 14 piątych to 2... 8 czy coś takiego. Tyle wynosi x. Możemy zrobić to samo, aby wyliczyć długość tego żółtego boku. Zatem, jeśli wiecie, że dwa trójkąty są podobne i znacie długość jednego boku drugiego trójkąta, to możecie wyliczyć długości pozostałych boków. Pewnie teraz trochę to skomplikowałem. Zatem ten bok nazwijmy go y, a więc możemy to zrobić w ten sam sposób. Możemy powiedzieć, że y6 równa się 2 piąte. Upewnijcie się, że gdy jeden z trójkątów jest mianownikiem tutaj, to ten sam trójkąt musi być także w mianowniku tutaj. Jeśli jeden z trójkątów jest licznikiem po lewej stronie znaku równości, więc mniejszy jest w liczniku, to również będzie on licznikiem po prawej stronie równości. Musicie być w tym konsekwentni. Jeśli coś tu odwrócicie, wtedy wszystko się pomyli. Teraz możemy to obliczyć. A więc y równa się 12 piątych. Więc y równa się 12 piątych. Wykorzystajmy powyższą informację na temat trójkątów podobnych, żeby rozwiązać jakieś zadania. Czysta kartka. Kartka z kolorami. Ok. Skorzystajmy z geometrii, z czegoś, co już znacie. Mam dwie proste równoległe. Mam też taką prostą. I mam jeszcze taką prostą. Powiedziałem, że proste są równoległe. Ta prosta jest równoległa do tej prostej. Chcę się dowiedzieć, czy jeśli ten bok ma długość 5, jeśli ten bok ma długość 5, ile ten bok ma 5, powiedzmy, że ten bok. Zmienię kolor. Ten bok ma powiedzmy 8. Chcę wiedzieć. Chcę wiedzieć, jaką długość ma ten bok. Albo nie. Podam wam jeszcze jeden bok, tak żebyście znali cały jeden trójkąt. Powiedzmy, że ten bok ma sześć. Chcę teraz dowiedzieć się, ile ma ten bok tutaj. Ten fioletowy bok. Jak to zrobić? Zanim zaczniemy stosować proporcje, musimy udowodnić, że te trójkąty są podobne. Jak możemy to zrobić? Sprawdźmy, czy możemy się dowiedzieć, które kąty są równe innym kątom. A więc mamy ten kąt tutaj. Czy ten kąt jest równy któremuś z tych trzech kątów? Oczywiście. Znajduje się on naprzeciwko tego kąta tutaj, więc będzie taki sam jak ten kąt tutaj. Wiemy więc, że leżący naprzeciw niego bok będzie odpowiadał. Nie znamy jego długości, ale wiemy, że to bok odpowiadający temu o długości 8. Zapomniałem podać wam jeszcze jednej informacji. Zapomniałem powiedzieć, że ten bok. Zmienię kolor, że ten bok ma długość 4. Wróćmy do zadania. Właśnie powiedzieliśmy, że te dwa kąty są takie same i że są to odpowiadające sobie boki. Czy możemy określić, czy jeszcze jakieś kąty są równe? Powiedzmy, powiedzmy że wiemy, jaki to jest kąt zaznaczę go podwójnie więc jaki kąt w tym trójkącie, czy jakikolwiek kąt w tym trójkącie jest równy temu kątowi. Wiemy, że są to proste równoległe, więc możemy skorzystać z własności na przemian ległych kątów wewnętrznych, żeby ustalić, który z tych kątów jest równy tamtemu. Ale właśnie patrzę, że kończy nam się czas, zatem dokończymy to w następnym filmie.